Elemo, z tej strony MazXS, witam was w Final Station i kontynuujemy naszą przygodę. Widzę, że tak niezbyt to aż tak się ogląda, ale ja bardzo chcę przejść tą grę. I z tego co wiem, ta gra jest bardzo krótka. A, i trochę dźwięk podgłośniłem, żeby to bardziej się czuć w klimat. Dlaczego nas zatrzymują? Sprawca też się wyprawia. A, czyli nas zatrzymali, dobra. Dziękuję za pomoc, ale dalej nas chyba nie puszczą. Świetnie, teraz na pewno się spóźnię. Rozumiem. Tak, ale nie mam tu nic do gadania. Władzę przejęło wojsko, generał już na ciebie czeka. Czarno to widzę. Lepiej się pośpiesz. Okej, czy mam coś od generała? Nie. Nie wiem, co się dzieje w remont? Junfer miał zawał, zaraz już do izby przyjęć. Okej. Tu mamy coś. Ej, tu jest coś nowego. Czyli mam możliwość podejmowania i możliwość broni. Czyli już powinniśmy dostać, tak jak w tym, w samouczku. Pistolecik, czyli w naszym śnie. Zaraziłem się jakimś syfem, dlaczego prosi... To tak jak znaleźliśmy raz przecież te beczunki z czarnym jakimś dziwną mazią. Mamy kareciarza. Dobra. O, i mamy czarny syf tutaj. Nie mam dostępu do izby przyjęć. Hasło dostępu. Dobra, wchodzi, czyli znamy jakieś hasło. Nie wiem, także nasz bohater nic nie gada słabo. Oj, mamy ten czarny syf. To nie krew. Nie mam pojęcia co to. Dziwne zombiaki. Większość więzą nogi za pas. Tylko my zostaliśmy na miejscu. Najgorsze jest to, że jesteśmy bezsilni. No, czarna maź wymazuje. To chyba pierwszy kontakt też był tą maź. Woda. Jestem spragniony. Skąd my niby wodę znajdziemy? A tutaj jest jakieś przejście na górę. Kurde, łazieneczka, zawsze jakieś rzeczy. Myślałem, że to będzie zombie. Pozwól mi go wziąć. Niczego nie wyjaśnił czego nie wyjaśnię żołnierzom. Nie mogę. Okay. Choroba jak najbardziej się rozkręca. Tu już typ to kaszle. To już zaraz się zmieni. Dobra. Mamy namioty polowe, co mają drzwi. Nie pytaj. Wiem tyle, co ty. Okay. No żołnierze zazwyczaj nic nie wiedzą. Ponoć powrócili. O właśnie. Ale rząd milczy. Czyli powrócili. Chyba. Trochęczka, bierzemy proch. To tajne dane, nic nie wiem. Mamy jakiś kontenerek. Coś pisze na kontenerku? Nic. Wejdź. Już czekają. No tak, już tu jest. Będą za 20 minut. Słuchaj uważnie. Gdzie tam się kierujesz? Wistrem. Wistrem to przeszłość, tak jak reszta miast w górach, czyli góry już są stracone. Musimy dostarczyć ten pociąg... musimy dostarczyć ważny ładunek. Ładunek jest właśnie dostawiony. Dostawimy go do Neftsofer i czekaj na kolejne polecenia. Jak my wszyscy, rozkazy to rozkazy. To 10 minut, tak? Są 10 minut. Cholera, zbierajmy się. Nowy szlak nie został spenetrowany, ktoś mógł ocaleć. Zabierz ich na pokład, to twój cel poboczny. Ruszaj. Kogo? Powodzenia. No! PH1, czyli fotografia pierwsza. Ciężko powiedzieć coś na tej fotografii. Ale dosyć taka mroczna i niepokojąca. I schodzimy do piewni. O Jezu Boże! O, się przeraziłem. Myślałem, że to zombie co wstaje. No właśnie. Tu ludzie już są prawie zombiekami w piewniach. Są niedaleko, czuję to. Wreszcie. Jest przypiks. Kurde, coś tak... O właśnie. Nic nie mówi. A to są ten, szafki na zwłoki.
O ja nie mogę. O! Dobra. Mamy krzesło. Jak się krzesło używa? Po prostu wagony ze zwłokami. Ej, przeraziłem się. Dobra, tu mamy ten emyk. Dobra, spadamy stąd. Dobra, daj nam kody. Wybacz. Nic z tego nie pocznę. Rozkazy dostarczyć ładunek. Przejdźmy do kabiny. 5, 7, 3, 9. Dobra. I mamy tutaj kontenerek ze sobą. A, specjalnie to nagrywam w środku nocy, a dokładnie jest 5 rano, tak? Tak. Ładnie ciemno jest, super. Mamy klimacik. Ale nie jestem aż tak zaawansowanym youtuberem, żeby tu tworzyć tego jeszcze. Oni sobie gadają, głodni nie są, super, że najedzonych mi dali. Tu, jak to działa? A, dobra, że to musi być takie same. Okej. Okay. Żołnierze o czymś gadają? Co jest? Stałem obok nich. Ja mu hamuję. Halo, co jest? Jim Beat. Jesteś na północy? U ciebie w porządku? Tak sobie. Zjedli mi typów. Bywało spokojniej. Doniesiono o strzelaninach. Jakie wieści od rady? James. James is offline. Nie mam apteczek. Dwie. Amunicji to my jeszcze nie mam broni. Dojeżdżamy. Jezu! Ten escape. Dobra, to już koniec trasy teraz. Jezu, jak mocno nam spowolniło. Ale już nie mamy kogo nawet karmić. To może wolniej jechać sobie. No, będę się mylił chyba całą grę. I mamy czołgi w tle. Mamy wieżę. Nawet tu przestałem patrzeć. Ale widzieliśmy czołgi S-y. No, ale spadam. Ciekawe, co jest w tym ładuneczku. Może to są części strażnika. Możemy przeczytać tej informacji. Dobra. Hamujemy. A tu na dole mamy, to jest żarcie. Myślałem wcześniej, że to paczki amunicji. Dobra. Go nie ma na przystanku. No i się zaczyna. Dobra, chyba z szafek nie mogą wyskakiwać, to aż tak nie ma co panikować. John wzywa mnie do centrali, to coś pilnego. W przypadku przyjazdu pociągu szyf mam przy sobie, czyli mam przy sobie... O, pistolet znaleźliśmy, dobra. Który ma ile? Zero naboi, świetnie. Mamy przejście, to będziemy wracać. Mam takie wieże, ptaszek. Poszukiwani inżynierzy, mechanicy do budowy... A, to już oglądaliśmy. Mamy zombiaka. Wskaz szlaków. Dobra, to jakieś tam szlaki, że pociągi sobie jeżdżą. O, mamy naboje. Elegancko. Dobra. Orzesz, jesteś ratownikiem. Dobrze, rozumiem. Okej. Okay. Będę na ciebie czekać. Dobra, jakąś babkę ratujemy sobie. Dobra, ja bym chciał go sklepać pięścią. Co jest? Tam ściana jest. O, już zostałem oszukany. To papieroski. No to super, pierwszy. Uj, dobra, dobra, i tak nic nie dostajemy od nich. Dobra, mamy kod X-a. Mamy pieniądze. Czyli nie poszedł do miasta. Mamy skrzyneczkę. Kurde. Coś może leżeć. Nie wiem, czy dam radę. O. Dobra, strzelamy.
Nie jestem aż takim prograczem, że wszystko ogarnę na te... na same mele, już tak... Dobra... Ty, ja bym... Kurde, bym zobaczył, co tam jest, tylko... Dobra. Trzeba walić headshoty, to jest najważniejsze. O, jest przejście. Nic nie daje. Kurde, jest przypiks, ale przynajmniej nas nie zaskoczył. Nie! Dobra. No, czyli to dostaliśmy, że nas nie zaskoczyli. Dobra, jest typ. Stój! Najpierw opowiedz, kim jesteś. Z pociągu. Okej. Okay. Będę na ciebie czekać. Dobra, mamy typka. I spadajmy. Jego już hita dostałem. Mamy jeden za to magazynek amunicji, więc nie jest aż tak źle. 7, 6, 4, 5. By tylko z głodu mi nie umarli pasażerowie. Chcemy nagrody za nich. Dobra, głodny ktoś? W połowie, ten daje jeszcze nam amunicję, fajnie. Dobra. No tak, tak, wiecznie się mylimy. Kim są ci ludzie? Dobra, ale my przeczytamy Messengerka. No, udajesz się round, nie wybacz. Czy wszystko gra? Nie pamiętam, w tym miejscu stał tunel, wybacz. Trwała wyłączność. Widzę, co chwilę tam tunel ich wywala. Stać nas na naboje. Dobra, ja bym wytworzył tam jeden ten nabój chociaż. Dobra, jak tam ktoś głodny? Tak trochę. Pociąg nam spowolnił. Na szczęście tylko jedna rzecz się psuje. Powiedzieli mam, nie mam związku. Mamy noc. Ten typ zaraz będzie głodny. O, jesteśmy w połowie drogi. Kurde, będę musiał go nakarmić. Miasto. Będę dać mu żreć. Nie będę ryzykował. Masz żreć, super. Babka jest trochę ranna, ale to... Myślę, że nie umrze. O dobra, zaraz na stację zajedziemy. No, posiadanie broni grozi dożywocie, ale już wolno. Typ ma tutaj trochę racji. Chyba teraz to obchodzi. Ty, bo zaraz babka mi zacznie głodować, no. Spadamy. Dobra, jesteśmy gdzieś w nocy. Psy jakieś szczekają. No i jest przypał. Dobra, tego już normalnie, bo... Nie wiem jak, w ogóle oni są głusi chyba. Zombiaki. O, tu było krzesło! Krzesło może weźmiemy na później. Dobra, tam jest krzesło. Szybki trik! O, zamknięte. Dobrze. Dobra. Tu mamy gazetę nam przewinęła przez twarz. O! O! Dobra, drzwi są otwarte? Otwarte. Znowu się nie walnąć w ścianę. Dobra. Kartonia... Kurde, wizje mi się zasłaniają. Dobra, no spokojnie. W ogóle nie wiem, czy jak przeładowuje, to się traci naboje, czy nie?
Mam 14 i 2. Kurde, no boję się, że się traci. Dobra. Ostrożnie. Idziemy dalej. Co tu? Krzesło. Co z tego? Powaga znika do kibla, wszystko robię za niego, może choruje, upiernicza się, dzwoni szef, Mark, jesteś tam? On się zamienił w zombie. O. Chłopca w łebce dostał, kurde, to może być... A, wiedziałem! Nie wiem, czy warto było zmarnować ten fotel. No właśnie. No łysa. Dobra, dobra. Zwaliliśmy zombiaków. Dużo amunicji poszło. Kurde. Dobra. Schodzimy. Kurde, mało amunicji zostało. 8. Przytrzymaj... CO?! A i możemy raz takiego super gonga walić. Dobra, nie strzelaj. Nie jestem jednym z nich. Nie, nie, nie. Nikogo nie widziałem. Dobra. Kodę w pociągu. A klucz znaleźliśmy? Znaleźliśmy. Dobra, tutaj mamy numer. Trochę żywność. Nie trzeba ammo trochę dorobić. 7, 9, 5, 9. Dobra, lecimy dalej. Gość jest rany, czy trzeba będzie go apteczkami ratować? Kurde, mamy dużo tych ludzi, a już tylko jedno żarcie mamy na pokładzie. O. Właśnie gościu krwawi, ten jest trochę głodny. Trzeba będzie pilnować, żeby pociąg nie spowalniał, no to. Jak on się wykrwawi, to będzie przypał. Dobra, ja bym chciał sobie zrobić trochę amunicji. Kurde, to ja po jednej kuli robię. Słabo. Dobra, ten jeszcze żyje sobie, ładny wschód słońca, zachód słońca. I wszystko dobrze pójdzie. Może babka tylko jeść będzie chciała. No nie spowalnij pociągu. Mamy tylko jedno żarcie. Ile tam trasy? Dopiero połowa. Może być jakiś głodomor. Co? W połowie krwawienia jest, babka jeszcze w miarę takie żarcia. Wszystko gituwa. Nie wiem, czy nie będę musiał dać mu apteki. Kurde, no, jeszcze trochę. Dobra, jak tam? Dobra, wykrwawi się. Trzeba dać mu aptekę. Dobra, żyj chłopie, żyj pączku i krocz. Babka, nie głodnij mi tutaj. Ile można jeść podczas takiej krótkiej podróży? Kurde, no ona będzie głodna, no jak... Kino, zje tą jedną rację, no. Zresztą jeszcze trochę. Ile tam ci babka zostało? Dobra, ty to tam przeżyjesz sobie. Kurde, no. Chyba nam bezpiecznie zagramy i damy te żarcie tej babce. Chociaż nie, no już kij, no, no jeżdżamy. Kurde! Ciągaj to! No. Nie chcę płacić dla babki. Uff.
Dobra. Kolejna mroczna przystań. A to co to? A akumulatora nie ma też. Pewnie trzeba przynieść akumulator. Zamknięte. Ej, chcę przytrzymać. Łobo! Ale bułę dostał, się złożył. No, można szybki wybijać, miłe. No nie! Dobra, giniemy, no. Przypał. O, tu był autosejwik. O. Myślałem, że ta gra nie ma autosejwów. Kurde, tylko nie ma czym rzucić. O! No co jest, typie? No dostał bułę i się nie złożył. Dobra. No ty już klasycznie niestety zginiesz. Kurde, szkoda, że czasem dwa naboje się zużywa. O, ho, ho, ho. No jelo. O, dostałem achievementa, coś tam. Kingsley, mogłem go z Sedasem wywalić. A że mu Sedasem nie wywaliłem? Dobra, bierzemy Sedasa. Kurde, jeszcze się nie umiem. O, dobra, buła i leży. Dóweczka, żarcie, super. Ty. No! Nie tędy. O, szafy! O, to, ej, to jednak dobrze zginęliśmy, bo jednak szafki mogliśmy stracić. Dobra, idziemy z CDS-kiem. Cyk. Up. Dobra. Mamy żarcie, żarełeko. Jezu, nie lubię tych. Drogi Macho, pokój okazał się mniejszy niż sądziłem. Dobrą sprawę składa się to ze stołu i tapczanu tego. I może pozwolą mi spać w biurze. PS, mój sąsiad ma takie wielkie okno w łazience, że świeci mi swoim wackiem. O nie, tylko okno wybite. A no, tutaj. To jest, a nie, tutaj, tam jest łazienka. Tak, to jest łazienka tam była, ale nie wiem, jak ty pod tym kątem mogła babka widzieć. Wierzyłem, że to babka. Dobra, przygotujmy pięść. Dobra, tylko zwłoki. Oddaj mi moją łyżeczkę. Co? Oddaj moje łyżeczki? Wszyscy w hostelu wiedzą, że je otwierdziłem. Złodziej. On miał łyżeczkę, czyli był złodziejem. Ile łyżeczek ma? Co za typ. Dobra. Boom. Elo. Prosimy o zbrojkę. Łyżka. Jest to jakiś nowy rodzaj zombiaków. Zbroi. Jo! Idealnie. W końcu mi się udało to. Zapomniałem przeładować. Dobra, trochę naboi bez sensu waliłem, ale może być. A przygotujmy. Mamy akumulator. Kurde, chciałem tą skrzyneczką rzucić. O Jezu, nie mogę rzucić akumulatorem. Tego coś podejrzewam, że on na klatę nie przyjmie strzała, ale za to nachitował głowę jest. Dobra. Dobra, w miarę jest spoko. Jest czasem strasznie, ale zaczyna być git. Chciałem podskoczyć i rzucić, ale zbyt nie działa. Wow. Chill, Karl, chill. Mam jakieś szmatiksu. Zamknięte. Klucz. A co to jest w podziemiach? Co? Co to jest? Typ mechal? Dobry Boże. Coś za jeden. Co to jest? Że co? Och, dobrze. O kurde, on pisał ten, pisał wiersze, bo bajki. Dlatego tu tyle karteczek jest. Zajął się pisaniem. Dobra, bierzemy sobie bateryjkę.
Teraz odkładamy bateryjkę, bierzemy krzesło. Cyk, krzesę. O, krzesło na Hinta bierze. Teraz sprawdźmy to. No właśnie. Podejrzewałem, że te zbroje są nieśmiertelne. Mamy Kodziksa. Mamy ubranka. Batterson. 9, 3, 5, 4. W ogóle babkę będziemy musieli nakarmić. Ale ile żarcie my zebraliśmy teraz? Nieźle. Ile ci? Dobra, babka zaraz będzie z głodu umierała. Więc idziemy jej żarcie przynieść. Już teraz mamy trochę tego żarcia, więc nie jest aż tak źle, jakby mogłoby być. To nie wiem, krwawi, ale... Ja tej góry. Trzeba pilnować. Trochę do góry. Trochę krwawi, głodny. Dobra. Coś wiadomości, nie nic. Ile mamy ammo? 13. Dobra, to może być. Nie marnujmy, no. W górę, w górę. Dobra, trochę do góry od razu, dwa. Dobra, ziomek trochę żarcia chce, ten aptekę będzie chciał, a ten jeść będzie chciał. Dobra, ile tam trasy zostało? Opłaca mi się ich? Opłaca się, dobra. Tylko, że trzeba podejść. Ty umrzesz z głowy. Dobra, ty umrzesz zaraz z życia. Idziemy z apteką. Właśnie widzę, że umierasz. Ty głód, głód. Dobra, żarcie trzeba rozdać. Dobra, wcinaj chłop. Jeszcze tam temu trzeba dać. Kurde, i z całego żarcia się pozbyliśmy. No już dobra, spada teraz to. No można przytrzymać. Do góry. Spada teraz? Niezdecydowane, ile tam zostało. Końcóweczka. Chłop krwawi, chłop głodny. Jezu, chłopie. W ogóle mam nadzieję, że to już jest koniec aktu, bo no mi się tu kończą rzeczy. Ale nawet jak nie jest koniec, to skończymy, bo już 30 minut nagrania. Dobra, ciągamy. Tu jesteśmy w jakiejś stacji pobocznej. Proszę was, żarcie mi się skończyło. Kurde. To nie jest koniec aktu. Już mogłem kończyć w tamtym momencie. Dobra, no tak to nie jest koniec, no to tutaj się żegnamy. Mam nadzieję, że wam się podobało ta przygoda. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Następnym razem już przy tych 20 minutach skończę. No, świat już jest dosyć mocno pokrojony i straszny, więc zasubujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszam też na inne serie. Zostawcie lajeczkę, bo to zawsze zwiększa ochotę i zostawcie komentarz, bo zawsze dobrym słowem miło poratować. No dobra, to elemo, z tej strony był MezXS. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo!